Cześć, cześć kochani, witajcie z tej strony Kawiórka. Wiem, że dawno mnie nie było. Staram się nie wychodzić na dwór, tak jak było nam to wskazane przez government, rząd i państwo. Wychodzę raz na tydzień po zakupy, no i to by było na tyle. Dlatego robię trochę mniej filmów, ale powiem tak, mam sporo nagranych filmów z dni wcześniejszych i to będzie jeden z nich. Pokażę wam, jak wyglądają emergency. Czy jak to oni nazywają? Walking center? To tak jak u nas chyba SOR. Na samym końcu tego filmu powiem wam, skąd mam te materiały, więc nie martwcie się, na pewno nie wychodzę bez potrzeby. To był nagły wypadek, dlatego między innymi wziąłam ze sobą też kamerę, bo zawsze tak robię. Nigdy nie wiadomo, czy coś się przyda do materiałów i tak jak wiecie, robię filmy, więc kamerę mam praktycznie cały czas przy sobie. Jak nie GoPro, to telefon. Ja jestem z tych osób, które lubią wiedzieć wcześniej przed wszystkimi, czy coś się dzieje, czy też nie. Coś tam niby było w internecie i w telewizji, że jest ten wirus i że dzieje się to i tamto, gdyż widziałam, co się działo w Chinach, więc chciałam po prostu wiedzieć jako pierwsza, czy coś się dzieje, czy będziemy musieli być przygotowani na coś większego, czy po prostu telewizja stara się nam wmówić coś, czego nie ma. Na tamten czas jeszcze nikt z nas dokładnie nie wiedział, co się dzieje. Widzieliśmy parę klipów z Chin, coś tam było powiedziane w telewizji. No i w sumie to by było na tyle. Niektórzy panikowali, niektórzy w ogóle na to uwagi nie zwracali. Ja sama nie wiedziałam dokładnie, co o tym wszystkim myśleć. Dlatego właśnie starałam się obserwować, co się dzieje na mieście. Staram się słuchać od znajomych, czy ktoś może już jest chory na tę chorobę, czy co się dzieje. No i między innymi jeździłam do emergency, do szpitali. Nie wchodziłam do środka, jeździłam obok szpitali, żeby zobaczyć, czy jest dużo ludzi, czy jest nawał ludzi, tak jak w Chinach, czy jednak jest trochę mniej. Było o wiele mniej osób niż zwykle i powiem wam, że z tygodnia na tydzień było coraz mniej tych osób w szpitalach, w emergency, co trochę mnie dziwiło, bo skoro ten wirus zaczyna działać, to jakim cudem jest mniej ludzi. W sumie jeszcze na samym początku tej epidemii czy pandemii nie było powiedziane, żeby się nie zgłaszać do szpitali z tą chorobą, czy jeśli mieliśmy objawy podobne do wirusa, dopiero później to wszystko zaczęło jakoś tam działać, dopiero później zaczęli to wszystko ogarniać. Więc na początku był bardzo dziwny spokój. Jak to się mówi? Cisza przed burzą. Teraz właśnie idziemy do środka emergency. Pierw idę z Krzyśkiem się dowiedzieć dokładnie, czy przyjmą moją mamę. Tak jak mówiłam, na samym końcu wam wytłumaczę, o co w ogóle chodziło. No i tutaj chwilę z nimi pogadaliśmy, powiedzieli, że tak, przyjmą moją mamę jak najbardziej w takich przypadkach, zwłaszcza, że nie mogła się dostać do lekarza. No i wróciliśmy po nią, mieli osobny dział, żeby sprawdzić, czy nie ma wirusa. Po prostu zrobili wywiad z mamą. No i co, czekaliśmy, patrzcie, jak tu jest pusto. Słuchajcie, były takie pustki. Czekaliśmy w szpitalu około godziny, czyli o wiele lepiej niż zwykle. Zazwyczaj zajmuje to od 6 do 8 godzin, więc całkiem dobry czas. Tak właśnie wygląda środek emergency. Pusto. Pusto, nic się nie dzieje, nikogo nie ma. Powiem wam, czułam się dziwnie, naprawdę. Tak jak wam powtarzam prawie w każdym moim wideo, że czuję się jak w jakimś hollywoodzkim filmie, jak w tym filmie Contagions, Epidemia Strachu, czy w jakimś innym kryminale. Więc jakbyście się zastanawiali, skąd mam te materiały, moja mama miała wypadek i myśleliśmy, że to w sumie nic groźnego, więc zostaliśmy w domu, a na drugi dzień po prostu zadzwoniliśmy do lekarza, który nam niestety powiedział, że już nie ma appointmentów, już nie możemy się dostać do lekarza, bo po prostu wszystko jest zajęte i powiedział, co ewentualnie możemy zrobić. Więc dnia następnego zadzwoniliśmy do lekarza i również był ten sam problem, ponieważ to był ten czas, gdy oni się borykali właśnie z wirusem i
Wszystko było bardzo zdezorganizowane, nikt nie wiedział, co się dzieje. Jak dzwoniliśmy do lekarza, to oni w sumie nie wiedzieli, czy możemy przyjść, czy też nie. Było bardzo dużo pytań na temat kaszlu i jak się czujemy. Oczywiście powiedzieliśmy, że nie, to całkiem inna sprawa, to nie chodzi o wirusa, po prostu moja mama skręciła nogę, która jej zaczyna puchnąć coraz bardziej i się robiła sina. Trochę się wystraszyłam, bo nigdy wcześniej czegoś takiego nie widziałam, szczerze przyznam. No i wiecie, to jest moja mama, więc lekko powiedziawszy, zaczęłam panikować. Bo gdybym to była ja, to pewnie bym machnęła ręką i się położyła, wzięła jakieś tabletki, może maść, gdzie w tym czasie, co dzwoniliśmy do lekarza od 2 dni, próbowaliśmy jakieś maści, byłam w aptece po leki, no i nic nie pomagało, mam się czuła coraz gorzej, więc drugim razem, jak dzwoniliśmy do lekarza, pierw nam powiedzieli, że dostaniemy appointment na telefon, czyli będzie mogła mama pogadać z lekarzem, później już powiedzieli, że niestety nie ma i znowu powtórzyła się historia, więc zapytałam się ich, co mamy robić, mama czuje się coraz gorzej i to nie może być tak, że teraz nic nie działa, tylko skupili się na wirusie, trzeba pomóc ludziom. Powiedzieli mi, że właśnie mam iść do Walking Center. W sumie za każdym razem, jak dzwoniłam, mówili, że mam iść do Walking Center, ale nie wiedziałam, że z taką sprawą tam się idzie i no nie chcieliśmy tak zawracać tyłka tak naprawdę. Ale później ta noga już bardzo źle wyglądała, mama zaczynała się czuć naprawdę źle. Wsadziliśmy nasze szanowne do samochodu i pojechaliśmy. Krzysiek nas zawiózł do szpitala, ja musiałam iść z mamą, bo po pierwsze ona nie mogła chodzić, więc musiałam ją wziąć pod pachę i również nie rozmawia dobrze po angielsku, więc musiałam być z moją mamą i po prostu nie wyobrażam sobie ją puścić samą, no co wy, nawet nie ma takiej opcji. Kochani, mam nadzieję, że film wam się podobał, dzięki za oglądanie i bądźcie bezpieczni. Na razie, trzymajcie się, pa!